mam dwie informacje, dobrą i złą. Zacznijmy od dobrej. Będzie dość ciepło, ale deszczowo. Małgorzata Rumszek, witam i zapraszam na szczegóły najnowszej prognozy. Polska dostała się w objęcia niżu z nadmorza norweskiego, który z południowego zachodu sprowadza do nas umiarkowanie ciepłe i wilgotne masy powietrza polarnomorskiego. Jutro centrum niżu przemieszczać się będzie w rejon Morza Północnego i Danii, a od zachodu wchodzić będzie strefa chmur frontu chłodnego. Przez kilka kolejnych dni pozostaniemy w dominacji niżowej. Tymczasem w nocy zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na wschodzie i północy regionu może przelotnie popadać deszcz. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na termometrach od 8 do maksymalnie 11-12 stopni nad samym morzem. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 1003 hektopaskale i wolno spada. Wtorek również będzie pochmurny. Pojawią się przejaśnienia, ale też przelotnie popada. Wiać będzie z południa do 35 km na godzinę. Termometry pokażą od 12 do maksymalnie 18 stopni w okolicach Kwidzyna. Ciśnienie będzie stabilne. Spójrzmy na Bałtyk. W nocy wiać będzie z południa do 6 stopni w skali Beauforta. Jutro wiatr południowy i południowo-wschodni. Wiać będzie z podobną prędkością. Dziękuję za spotkanie. Miłego wieczoru. Do zobaczenia.